biorę, no, że ich dane są, nazwijmy to, ogólnodostępne, nie ma większego problemu, by do kogoś napisać na Facebooku, Instagramie czy innych social mediach, które teraz są, no, powszechne po prostu. Więc tam można próbować, jeśli klub sam nie zabierze zdania, czy też dane miejsce po prostu, w którym realizowany jest koncert. Na pewno, jeśli jest możliwość, odejście nas dalej czy do menadżera, czy do osoby, która z perspektywy zespołu jest za to odpowiedzialna. I kwestie samego podejścia do udostępniania zdjęć, otrzymywania materiału i tak dalej, dobrze jest wtedy już wstępnie na takim etapie uzgodnić. Często jest tak po prostu, że akredytacja wiąże się z udostępnieniem materiału dla klubu, dla miejsca, czy też, no właśnie, w obrębie wykorzystania muzyków. No to jest wariant tutaj ten, jak to na miejscu sobie dogadamy. Jak podchodzimy do tego, na ile możemy się pochwalić, że tak powiem, poziomem swojego portfolio i jakością samego materiału, bo, no, wiadomo, raczej ciężko próbować się gdziekolwiek wyceniać, gdzie dopiero zaczynamy tą pracę i ten materiał jeszcze nie jest tak rewelacyjny, jakbyśmy chcieli, bo tego też dobrze mieć świadomość, mniej więcej w pułapie tego, kto jak co publikuje, czy możemy jakkolwiek próbować się nawet porównywać do tego. Wiadomo, każdy w pewnym momencie zaczyna i ta fotografia gdzieś najpierw raczkuje, by mogła wstać z kolan i pójść dalej już tak na pełnym rozwinięciu. Więc kwestia rozmowy, kwestia praktycznie rzecz biorąc, za każdym razem nie podchodzenia do tematu idę na żywioł, tylko pomyślenia wcześniej, porozmawiania, zapytania kogoś, co i jak można zrobić, jak można do tematu podejść po prostu. Tutaj mamy pierwsze zdjęcia gdzieś tam z tej twojej drogi współpracy z klubami. Mam takie pytanie, bo jakby oczywiście używamy najczęściej światła zastanego, tak? I to oświetlenie na koncertach. Powiedz mi, co pomaga, a co utrudnia życie fotografowi koncertowemu, tak? Jaki masz stosunek do tego światła? Czy ewentualnie wcześniej, nie wiem, rozmawiasz z oświetleniowcami, jak będzie to wyglądało? No po prostu, żeby przygotować się na to, co nas na miejscu zostanie. To po części jest trochę tak, jak powiedziałeś. Moim zdaniem osobiście, jeśli nie bywamy często w danym miejscu i nie wiemy, czego możemy się spodziewać, załóżmy, miejsce jest dla nas nowe, fajnie by było odrobić pracę domową, bo na pewno dzięki temu będzie nam łatwiej, czyli zobaczyć mniej więcej po innych zdjęciach nawet z danego miejsca, na tyle, na ile jest to możliwe, w miarę subiektywnie, jak prezentują się, czy warunki oświetleniowe na miejscu, czy, nie wiem, używana jest duża ilość dymu, z czego możemy skorzystać, jeśli chodzi o to, co zespół sobą prezentuje, czy tutaj popatrzeć po kilku poprzednich galeriach zespołu, jak się na przykład muzycy ustawiają, czy wokalistę mamy z przodu na środku, czy w lewo, w prawo. Zazwyczaj są to schematy, które są powtarzalne i na pewno ułatwią nam pracę później, jak i samo poruszanie się chociażby po przestrzeni lokalu, okołoscenicznej, by, no, można było to zrobić lepiej, sprawniej. Wtedy mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, chociażby spróbować podejść do tematu właściwie, ile tego światła będziemy mieli, z której strony to światło będzie. Są osoby, które korzystają ze światła błyskowego podczas koncertów, do czego mam nadzieję jeszcze za chwilę nawiążemy. Ja na przykład staram się w głównej mierze korzystać ze światła zastanego, które mamy. Myślę, że w dużej mierze pozwala ono dość wydajnie podejść do samej fotografii, nawet patrząc z perspektywy zdjęcia, które mamy teraz, czyli Giro de Dalmai, który wtedy, jeśli jeszcze dobrze pamiętam, był wykonywany przy pomocy 20 Canona założonej na Canonie 600D, czyli tam następnym kroku, nazwijmy to ewolucyjnie, w drabince tego sprzętu, którym się posługiwałem. To nie są to sprzęty, które jakoś tam są mega jasne, mega dobre, czyli jeśli chodzi o sam szum, który jest dostarczany przy wysokich ISO, żeby był w miarę niezauważalny. Rzutuje to trochę na zdjęcia, więc tak długo, jak jesteśmy świadomi tego, co możemy w miarę zastać na miejscu i co daje nam sprzęt, to możemy próbować działać. Jeśli wiemy, załóżmy tak jak tutaj, że możemy zmierzyć nawet samo oświetlenie punktowo na twarzy wokalisty, później sobie przekadrować to zdjęcie, to wiemy, że jego twarz będziemy mieli jasno, całość resztę kadru na tyle, na ile będzie możliwość, złapiemy po prostu w ramach tego światła, a ten punkt, na którym nam zależało, będzie taki, przynajmniej powinien być, jak zmierzyliśmy, jak chcieliśmy, żeby było. Jeśli w miarę sprawnie na miejscu posługujemy się sprzętem i jesteśmy z nim chociaż podstawowo obyci, to powinno w miarę płynnie nam przyjść. Więc ja ze swojej perspektywy korzystam w dużej mierze ze światła zastanego, bardzo rzadko z błyskowego, choć są osoby, które bardzo umiejętnie to robią i dużo bardzo fajnych efektów dzięki niemu uzyskują. Tu na przykład na pewno mogę wymienić pana Pawła Jóźwiaka z Gdyni, którego też serdecznie pozdrawiam, bo
Jego fotografia z błyskiem jest naprawdę bardzo fajną fotografią, przy czym no, w dużej mierze wtedy świadomie robi to w miejscach, w których no, czy światło jest właśnie dość agresywne, jest strobo, tam gdzie wiemy, że nie będziemy tym przeszkadzać, bo w takich normalnych warunkach dużej sceny, jak i tym bardziej małej, gdzie jesteśmy bardzo blisko muzyków, tak jak tutaj chociażby w wypadku zespołu Kloster Keller, jesteśmy w stanie oślepić muzyka, praktycznie zrujnować całe show, które jest na miejscu, bądź wytrącić go po prostu z rytmu, który ma, a często gęsto mają oni nawet swoje rytuały, takie typowo przedsceniczne, jeśli chodzi o to, co muszą zrobić, jak się uspokoić, jak prowadzić się w dany nastrój przed wejściem na scenę. Powiedziałeś o sprzęcie, no nie ukrywajmy, jest to live cyfrowe.pl sklepu fotograficznego. Ważna jest dla nas inspiracja, ale też to, czym się zajmujemy na co dzień. A sam Marek jest też specjalistą do spraw sprzedaży u nas, także jeśli byście chcieli się doradzić w jakiejkolwiek kwestii, to myślę, że śmiało możecie tutaj do Marka uderzać. Natomiast chciałem Cię podpytać, czym Ty na co dzień fotografujesz w tej chwili? W dalszym ciągu, na chwilę obecną, są to jeszcze lustrzanki, są to pełne klatki. Tak jak od samego początku byłem w systemie Canona i sukcesywnie powiedzmy, że pracowałem na sprzęt, którego używam. Tak w dalszym ciągu jest to Canon. Póki co zostaje jeszcze na korpusach 6D, gdyż do moich potrzeb są wystarczające. Choć nie ukrywam, że widzę duże zalety w tym, co bez lustra Canona na chwilę obecną sobą przedstawiają i no, niechybnie będzie to kierunek, w którym będę zmierzał. Natomiast to mowa o samych body. Mówiąc z kolei Czyli kusi cię R6. Kusi. A nowe Sony A7 czwórka, która dzisiaj miała premierę? Powiem szczerze tak, tu musiałbym się troszkę bardziej zapoznać ze sprzętem i zazwyczaj nie wychodzę z założenia, że biorę coś, czego jeszcze dobrze nie miałem okazji poznać, bądź chociażby oprzeć się na co najmniej kilku jakichś w miarę rzetelnych testach, tudzież opiniach. Więc na razie jeszcze trochę zachowawczo, natomiast same parametry sprzętu, które zostały przedstawione dzisiaj na konferencji, to jest dość miłe zaskoczenie względem tego, czego możemy już oczekiwać od sprzętu na chwilę obecną, nawet w porównaniu do tego, co miał sprzęt w momencie, gdy zaczynałem. Mówiąc o podobnym pułapie cenowym, jak i jakościowym sprzętu, to jest naprawdę spory przeskok. Pojawia się sporo Waszych pytań na Facebooku, ja już do nich wracam, jakby odejdziemy pewnie od scenariusza, bo fajnie jest jednak tą interakcję tutaj trzymać. Wojtek Caruk napisał, tak się zastanawiam, czy są jakieś nietypowe warunki stawiane przez organizatorów czy artystów? Czy z takimi sytuacjami się zetknąłeś? Nietypowe warunki, okej. Okay. Jeśli chodzi o koncerty, bardzo często spotykamy się z czymś takim, że mamy dostęp do sceny, przestrzeni okołoscenicznej, fosy na określoną ilość czasu, fajnie by było, utwór, dwa, trzy mniej więcej. Rzadko kiedy jest to po prostu całość wydarzenia, gdzie możemy się poruszać w przestrzeni okołoscenicznej. W wypadku osób, które są już dużo bardziej znane, dużo bardziej medialne na skalę kraju, świata, często zdarza się też tak, że menadżerowie przed udzieleniem akredytacji na koncert po prostu chcą zobaczyć Twój materiał po przygotowaniu go, tak by wyrazić zgodę, bo załóżmy dany muzyk, dana postać swoim zdaniem nie wygląda dobrze z tego, a tamtego profilu, tu nie wyszła korzystnie i musimy też mieć po części na względzie to, że oddając materiał starajmy się przedstawiać osoby i ludzi na zdjęciach mniej więcej, co najmniej przynajmniej na poziomie takim, na jakim chcielibyśmy sami siebie widzieć na tych zdjęciach. Także żadnych tam jakichś niekorzystnych min, ktoś gdzieś ziewnął z w pełni otwartą buzią i będzie na takim zdjęciu. Raczej tego staramy się unikać. Natomiast tak, prócz tego, prócz kwestii weryfikacyjnych, jak i czasu, który mamy pod sceną, raczej do tej pory nie spotkałem się z innymi jakimiś tutaj grubymi obostrzeniami, choć na pewno względem danych muzyków, danych osób mogą takowe występować. Ja przeczytam kolejny komentarz Andrzeja. Na koncertach często jest zmienne oświetlenie, w małych klubach, kawiarniach często takiego oświetlenia brak i pozostaje nam lampa albo jasny obiektyw. No tutaj nie sposób się nie zgodzić. Tak, a w międzyczasie nawiążę tutaj do Grześka, który się odezwał. Grzesiek Misiak, serdecznie Grzesiu pozdrawiam. Tu z kolei Grzesiek pyta, czy byłeś w Róże w Częstochowie w klubie, gdzie jest czarny sufit i nie ma od czego światła odbijać. Także no, są takie miejsca, gdzie trudno jest nam wejść, wystartować. Natomiast jeśli wydaje mi się, znajdziemy jakby swój sposób, czy też właśnie no, jakby odpowiednio spojrzymy na światło, tak? Bo ono gdzieś tam w fotografii jest najważniejsze, to myślę, że wtedy można lecieć dalej.
Michał napisał, że zdjęcia tylko przez pierwsze jeden do trzech piosenek. Miałem tak z Lady Punk, z tym akurat często się spotykam. Pierwsze jeden, trzy utwory, tak? No taki standard mniej więcej. Tak, to myślę, że to jest standard, jeśli chodzi o estradowe koncerty. Natomiast tak w Twoim przypadku pracy w klubie wydaje się być fajne to, że raczej ci artyści właśnie nie odsyłają tych fotografów gdzieś tam na bok, tylko możesz tak naprawdę cały czas koncertować, ba, możesz wejść też z nimi w jakąś interakcję, wejść na backstage i w ten sposób pracować. Powiedz, czy w swojej jakby karierze miałeś jakieś fajne sytuacje z gwiazdami muzyki? Powiem karierze, to tak bardzo szumnie brzmi, ale z tej perspektywy właśnie, jak tutaj mówimy o tym, gdzie mamy dostęp, co możemy, czego nie możemy w trakcie zdjęć i czy mamy światło, bo to jeszcze jest dość istotna kwestia, do której musimy nawiązać, tak jak wcześniej była mowa a propos właśnie czarnego sufitu, nie mamy od czego odbić, to tutaj, tak jak mówiłem, na chwilę obecną są to już pełne klatki, są to już od jakiegoś czasu są pełne klatki. Maksymalnie staram się pójść w tak jasny obiektyw, jak tylko dam radę złapać w obrębie ogniskowych, które mnie interesują. Także w większości na chwilę obecną pracuję na Sigmach 35 czy 85, to zawsze jest 1,4, bo jednak z ISO możemy uciekać tak daleko, jak możliwości sprzętowe nam pozwalają, ale tu jednak warto się w pierwszej kolejności wesprzeć tym, co jest w miarę bezstratne, czyli zostać na poziomie tych obiektywów i tam maksymalnie sięgnąć po tą jasność. Natomiast jeśli mówimy o miejscach, gdzie tego światła praktycznie brak, bądź jeśli się pojawia, to pojawia się rzadko. Tu kiedyś fajną rzecz powiedział kolega Wojtek Roy, który koncertami się bardzo długo już w tym temacie zajmuje. Jeśli mamy światło, którego jest mało, czy też rzadko się pojawia na scenie, no często musimy nauczyć się na przykład liczyć, patrzeć okresowo, co ile to światło wraca nam do danej kompozycji, którą na miejscu próbujemy zastać, czy też próbujemy wykreować właśnie dane zdjęcie poprzez dane ułożenie światła względem muzyków, względem sceny, którą widzimy. No a czasem jak tego światła faktycznie nie ma, tak jak było wspomniane, można, tudzież próbujemy się ratować tym błyskiem, no tyle tylko, że dobrze jest faktycznie wcześniej, czy z właścicielami lokalu, miejsca, menedżerami, czy też z samymi muzykami trochę uzgodnić na zasadzie, dobra, to przez pierwsze 2-3 utwory podejdę do tego tematu tak czy siak, bo chciałbym mieć te zdjęcia, czyli, no nie wiem, strzelę trochę błyskiem z lewej, trochę z prawej, starając się nie celować bezpośrednio tak en face w osobę, żeby no jednak jej nie oślepiać. Czy to będzie dla Was ok? Jeśli tak, to super, to zrobimy te zdjęcia, będzie jakiś materiał, no jeśli nie, no będzie trudniej, będziemy rzeźbić w tym, co mamy po prostu. Czyli rozmowa. Wspomnieliśmy o backstage'ach też, właśnie specjalnie odszukałem zdjęcie, co prawda z Twojego jakby późniejszego okresu, już jak widać, że właśnie, że tak powiem, w cudzysłowie wchodziłeś z butami, chociaż to raczej było na zasadzie raczej koleżeńskiej relacji, właśnie o tych backstage'ach koncertowych. Sytuacja? No tutaj mamy akurat Gutka, który no, przygotowuje się do swojego występu. Jak widać, sam dba o to, co będzie miał na scenie i w jakim stanie, także przygotowuję sobie akurat te ciuchy do występu. Bardzo często widać, tak jak, nie wiem, czy akurat w wypadku tego zdjęcia, ale że na drugim planie mamy osobę, które przygotowują sobie gdzieś tam po kolei powoli instrumenty, odświeżają setlistę chociażby. Często gęsto dochodzi nawet na bieżąco do zmiany jakiejś setlisty w trakcie samego szykowania się przed sceną, bo muzycy dochodzą do wniosku, że dobra, to co zagrało wcześniej, niekoniecznie teraz musi zagrać, chcieliby coś zmienić, kolejność utworów na przykład troszkę inaczej sobie poustawiać. Także no, takich rzeczy trochę jest. Jedni się odprężają przed koncertem, drudzy z kolei w jakikolwiek sposób próbują się skupić. Perkusiści bardzo często rozgrzewają się na takich padach testowych, treningowych bardziej, które mogą sobie gdzieś na ławce ułożyć i na nich na przykład nadgarstki powoli porozgrzewać, przygotować się do tego występu tak, żeby tak na 110% już móc wejść na scenę. Więc no, tych takich rzeczy zakulisowych trochę jest, tam gdzie jest oczywiście możliwość dojrzenia tego. I tutaj to, co jest bardzo ważne, bo sam spotkałem się kiedyś z tym i nadepnąłem niechcący na odcisk, próbować takich ceremoniałów tych osób, czy też tych ich przygotowań w żaden sposób nie naruszać z racji tego, że no często, tak jak na początku powiedziałem, można bardzo łatwo wybić taką osobę z rytmu i później jest jej trudniej, nawet akurat w tym wypadku ten muzyk no, zwrócił post factum uwagę, że tutaj akurat, wiesz co, jeśli chodzi o taką interakcję ze mną, to może jednak po występie przed wolałbym się skupić, wolałbym trochę inaczej podejść do tego tematu, także
Tutaj akurat tak samo jak początek, warto porozmawiać, warto słuchać, warto obserwować i robić to świadomie, tak żeby, jak powiedziałeś, no niekoniecznie wchodzić z butami, a raczej być gościem i w tym wszystkim uczestniczyć. Natomiast jeszcze w drobnym nawiązaniu do tego trzy utwory bądź cały koncert, który możemy gdzieś fotografować, przemieszczając się w obrębie danego obiektu. Warto wtedy faktycznie pomyśleć o tym, że możemy ten koncert pokazać z różnej perspektywy, nie tylko bliskiej sceny, ale w miarę możliwości interakcji samych ludzi. Jest naprawdę bardzo ciekawe, jak osoby potrafią reagować czy uczestniczyć po prostu w samym koncercie. I pamiętać o jednym bardzo ważnym fakcie, że no my po części jesteśmy tam w pracy, przynajmniej jeśli wykonujemy właśnie zdjęcia na zlecenie. A osoby, które przychodzą oglądać ten koncert, to one są widzami, więc starajmy się jednak no, nie stać 10, 15, 20 minut przed jedną osobą, zasłaniając jej cały koncert, bo twoja perspektywa jest taka, a nie inna, bo jesteś na przykład w fosie. Tylko jednak, jeśli możliwości pozwalają, wychylić się, zrobić jedno, dwa, trzy zdjęcia, mniej więcej wcześniej spróbować to sobie przemyśleć. Po czym usunąć się tak, żeby jednak uczestnicy koncertu mogli w dalszym ciągu w nim w pełni partycypować, a nie tylko stać i oglądać twoje plecy przez na przykład pierwsze 5 utworów, w których się naprawdę coś ciekawego działo. Bo to nie o to chodzi. Wtedy to raczej w drugą stronę zmierza, że rzadziej będziesz mile widziany na takich koncertach, gdzie no, ludzie raczej wytkną cię palcem na zasadzie to ten, który zasłania, to ten, który przeszkadza, niż ten, który coś zrobił, coś uwiecznił, a niekoniecznie było go widać. Czyli lepiej pozostać niewidocznym. Tutaj jedziemy dalej z waszymi komentarzami właśnie z Facebooka i YouTube'a, bo jest ich naprawdę dużo. Wojtek pyta, jak sobie radzić z czerwonym lub niebieskim światłem. Ucieczka w BW, czasem tylko takie światło. Tak, jak najbardziej. Akurat tego światła często, gęsto bywa dużo. W wypadku małych klubów, tak jak część zdjęć, które tutaj widzimy, bardzo często oświetlenie mamy jeszcze bardzo blisko osób, które fotografujemy. Tam raczej w zależności od tego, jakie mamy predyspozycje w aparacie, bo Canon w jedną stronę woli na przykład, żeby nie doświetlić zdjęcie, Nikon, żeby je troszkę prześwietlić, bo łatwiej jest wtedy, załóżmy, coś tam ściągnąć, ale niekoniecznie prześwietlać, na zasadzie przepalać. Jednak staram się podejść do tego nawet tak trochę z perspektywy, można by to nazwać takiego ręcznego bracketingu, że strzelić jedno zdjęcie trochę niedoświetlone, drugie zdjęcie trochę prześwietlone, zobaczyć, jak sprzęt, którym się posługuje, mniej więcej się zachowuje w danych warunkach. I potem jednak w samej postprodukcji dążę do tego, żeby nie uciekać jednak w czerni i biel w momencie, kiedy nie mogę się poratować. Wiadomo, w pewnych momentach, kiedy jeszcze nie panujemy nad kolorem, kontrastem, nie jest to złe, bo jest to jakaś forma przedstawiania nas, naszego punktu widzenia i jeśli w tym wypadku sama, nie wiem, gra konturem i tym podobne są dużo ważniejsze niż gra światłem, nie widzę w tym totalnie nic złego. Zwróciłbym jednak uwagę na to, by wtedy jednak próbować zrobić tak, by ten materiał był spójny. Jeśli czerni-biel, idźmy w czerni-biel i przedstawmy raczej większość wydarzenia w tę stronę. Jeśli kolor, zostańmy w kolorze, próbujmy działać w miarę możliwości tak. W moim mniemaniu raczej takie skakanie raz w tą stronę, no niekoniecznie jest dobre i zabiera trochę nam spójności z tego całego wydarzenia. Przynajmniej, które próbujemy jakoś tam zrelacjonować. Tutaj Grzesiek jeszcze prosił zadać pytanie, czy miałeś przygody typu zalany sprzęt przez zespół? Znaczy zespół rzadziej, choć czasem, no czasem nawet często zdarza się, że ta interakcja w momencie, kiedy zespół dość żywiołowo wciągnie tłum w całą zabawę po prostu, czy leci woda, która jest rozpryskiwana ze sceny po prostu na ludzi gdzieś tam pod sceną, czy w drugą stronę ludzie, którzy no, mają przy sobie napoje, czasem alkoholowe, czasem nie. Ale wszystko, co wnosiłeś na koncertach, dożywało do końca. Do chwili obecnej służy. Nie zdarzyło mi się jeszcze faktycznie zalać sprzętu tak, żeby jednak no, nie funkcjonował on dalej. Zdarzyło się czasem, że gdzieś tam napoje około alkoholowe chlupnęły na sprzęt i jeden czy drugi przycisk zaczął się delikatnie przyklejać. No ale tu na szczęście czy sprawny serwis, czy też tam, gdzie jeszcze sam dawałem radę w danym momencie sobie ten sprzęt poratować, udawało się, tak żeby to obyło się bez większych szkód, natomiast w większości wypadków staram się jednak dość świadomie podchodzić do tego tematu i rozglądać, być świadomy tego, co się dzieje przede mną, jak i za mną, na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe. Co kto posiada, czy gdzieś jest faktycznie coś, czym, nie wiem, czy osoby stojące za mną właśnie nie mają szklanych pokali na przykład, bo w pewnym momencie jak bujnie trochę tłumem w przypływie emocji, no to czymś takim mogę gdzieś oberwać, próbować jednak się ustawiać
tak, żeby no, zminimalizować ryzyko dla siebie i sprzętu, bo no, jednak trochę tego byłoby szkoda i trochę fatygi potem potrzeba, żeby móc to doprowadzić do takiego stanu, jak było wcześniej. W większości wypadków bez żadnego problemu się to udaje, choć nie powiem, w momentach, w których nawet było widać czasem na mniejszych scenach, że młodzież, osoby bawiące się z alkoholem są za bardzo gdzieś przy mnie, czy też na mnie, czy też po prostu po kale już są czasem nawet i stawiane gdzieś na ramieniu, że nawet muzycy potrafili interweniować na zasadzie hej, hej, ale to z alkoholem trochę dalej od sceny, dbajmy o własne bezpieczeństwo, odstawicie to, bawimy się dalej, nie ma problemu, wracamy do zabawy i wszystko jest fajnie, więc jak od początku mamy taką symbiozę i podchodzimy do tego tematu tak, że staramy się jednym i drugim nie przeszkadzać, czyli i muzyką, i publiczności, to oni potrafią się nam także tym odwdzięczyć na zasadzie takiej nawet po prostu dbałości o siebie i zachowania jakiejś tam wzajemnej higieny pracy, tudzież zabawy w tym wszystkim. Magda jeszcze tutaj wspomina odnośnie jednej, trzech piosenek. To już jakiś czas temu, mam nadzieję, że Magda nadal jesteś z nami, albo tylko na bisach, albo tylko jeden profil twarzy. Tak, to też nawet mnie się zdarzyło, spotykamy, że właśnie tylko jakby z jednej strony sceny fotografowie mogli stać i fotografować. Miłosz pyta, kiedy będzie dostępny w sprzedaży 16 mm RF. Z tego, co kojarzę, Miłosz, z początkiem grudnia mają być pierwsze dostawy, natomiast wiadomo, jaka teraz jest sytuacja. Gdzieś tam cały czas jednak wszyscy odczuwamy pandemię, także myślę, że tutaj cierpliwość to jest ważna cecha, natomiast te szesnastki pierwsze mają wjechać z początkiem grudnia, także zapraszamy, czy zrobić po prostu rezerwację wcześniej i po prostu zaczekać. Tu z perspektywy sprzedażowej jeszcze dodam. Nigdy jako cyfrowe.pl nie widzimy nic złego, by zadzwonić do nas, podpytać nawet bliżej terminu, tak jak Jarek teraz daje informacje takie, jakie mamy bieżące na chwilę obecną i to, do czego możemy się odnieść, by w międzyczasie spróbować zadzwonić, spytać, jak będziemy wiedzieli coś nowego, coś bardziej świeżego w danym temacie, kiedy coś się pojawia, to też się chętnie tym dzielimy, więc zachęcamy do kontaktu z nami. Tutaj ciekawy temat poruszył też Andrzej Sprzętowy. Czy lustrzanki nie są za głośne na koncertach? Michał w międzyczasie odpisał, że zależy od koncertu, zazwyczaj jednak instrumenty są głośniejsze, tak? Ale jaki masz stosunek? Czy używasz może cichej migawki? Bo wiem, że w 6D też było tak, że można było użyć takiej cichszej, która bodajże na jedną kurtynę po prostu klepała i jednak to było wyraźny, jakby odczuwalny spadek decybeli, jeśli chodzi o pracę. Tu się zgadza. W wypadku takich większych koncertów scenicznych, jak praktycznie 90% zdjęć, które widzieliśmy teraz, to nie ma aż takiego znaczenia z racji faktu, że po prostu tego sprzętu nie słychać i tutaj nie ma problemu. Natomiast zdarzały się i koncerty jazzowe, i jakieś wydarzenia w trochę większych salach, bądź chociażby nawet wcześniej wspomniane przez Ciebie prelekcje czy konferencje, które często gęsto przewijają się później po takich wydarzeniach, jak już gdzieś się tam rozhulamy i okazuje się, że nawet po koncertach mogą pojawiać się zamówienia tudzież zlecenia w zupełnie innej tematyce niż to, co robimy, bo nawet zdarzają się zapytania o śluby w momencie, gdy ktoś widzi zdjęcia koncertowe, że podoba mi się Twój punkt widzenia, czy dałbyś radę zrobić u mnie ślub, i kilku muzykom, u których wykonywałem wcześniej zdjęcia, mając ich przed sobą na scenie, robiłem także śluby, więc tutaj jest różnie. Natomiast do brzegu w kwestii tego, czy to słychać, no to konferencje i tym podobne rzeczy, gdzie załóżmy, jest cicho, faktycznie ludziom zależy na skupieniu Ciebie, tak samo ma nie być widać, ma nie być słychać w miarę możliwości, a koncerty jazzowe czy tym podobne rzeczy, to tym bardziej nie powinnaś przeszkadzać. To tak jak wspomniałeś, jest tryb, przynajmniej w tym sprzęcie, w którym ja się posługuję, tej cichej migawki, na tyle, na ile gdzieś tam trzeba spróbować to jeszcze bardziej wytłumić, można przejść totalnie na live view, wtedy jeszcze trochę ciszej to słychać. No natomiast bez lustra, które obecnie już są na rynku, dają nam ten komfort, że praktycznie rzecz biorąc jesteśmy w stanie robić te zdjęcia będąc niesłyszalnym, ba nawet często są tryby dodatkowego włączenia dźwięku poprzez głośnik, żeby można było słyszeć w ogóle, że ten sprzęt wykonuje jakiekolwiek zdjęcia, bo jest to bezgłośne. Grzesiek jeszcze nawiązał do tego pytania swojego o zalanie sprzętu. Opowieść krótka, że w 2002 roku, kiedy był na koncercie Ozzy'ego Osbourne'a, Ozzy zlał wszystkich pneumatycznym pistoletem i jeden gość stracił swój pierwszy cyfrowy aparat Canon G2, więc no, kawał historii. Miłosz, mawia się, że fotografia koncertowa jest trudna, bo nie mamy wpływu na światło i ogólne warunki. Jednocześnie mówią, że z tych samych powodów fotografia koncertowa jest łatwa. I czy myślisz tak samo? Pytanie od Miłosza. To tak, faktycznie jest to w dwójnasób. To nawet tutaj widać po tym zdjęciu choćby nawet, nie? Tak. Nie mając gdzieś tam wpływu na to, bo nie mamy wpływu ani na dym, ani na światło, jakby wszystko układa się jakby w świetny obrazek.
Czy kwestia jest tego, jeśli chodzi właśnie o światło, że ono działa na dwóch płaszczyznach, albo możemy przy pomocy jego totalnie spłaszczyć to zdjęcie, jeśli oświetlimy osobę tylko z przodu, zrobimy zdjęcie samej jednej sylwetki i nie będziemy mieli praktycznie rzecz biorąc żadnego tła za tym, bądź faktycznie tak jak chociażby tutaj koncert Wacławy, to światło może nam trochę pomóc, bo może nam zarysować sylwetkę, może nam zarysować kontur, może oświetlić nam twarz osoby, która jest na scenie, więc jego brak i to, że jest, można wykorzystać. Tu kwestia faktycznie mnóstwa zdjęć przestrzelonych, żeby jakoś tego w miarę się nauczyć i starać się po prostu panować nad tym. Tam, gdzie tego światła nie ma, no faktycznie jest to trudniejsze. W mniejszych klubach, w mniejszych lokalizacjach często jest go naprawdę mało. Natomiast tam, gdzie możemy, tam próbujmy, bo faktycznie można, nawet tak jak tutaj chociażby mamy zdjęcie, gdzie jest pod światło zdjęcie też możemy zrobić. Możemy, ustawiając się odpowiednio, zasłonić jedno ze źródeł światła, tutaj głową muzyka, drugie źródło światła przełamać chociażby statywem. I nagle się okazuje, że tego światła, by zarysować samą sylwetkę, nam wystarcza. I chociażby drobna ilość światła od tej tak zwanej kontry, która świeci nam na scenę z perspektywy publiczności patrząc, może wystarczyć do tego, by jednak faktycznie zrobić dobre zdjęcie. Lecimy dalej. Andrzej, w słupskim motorze też są trudne warunki z odbiciem światła od sufitu. No to się jakby bardzo często w zasadzie zdarza w klubach. Miałem okazję w słupskim motorze być, tak? Także potwierdzam, to się jak najbardziej zgadza, ale i tam da się coś zrobić. Grzesiek, ja pamiętam swój pierwszy koncert analogiem we Wrocławiu, czułeś ISO 800, dwa filmy, koncert Nika Cave'a, wyszło wtedy trzy kawałki, cztery zdjęcia ostre. Tutaj odnośnie jakby początków, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, nie gdzieś tam to jednak wydaje się być dla mnie widoczne. Jak też spojrzenie Marka od 2013 roku, bo z tego roku jakby było pierwsze zdjęcie Wojciecha Waglewskiego, które widzieliśmy, jak to spojrzenie i to patrzenie na koncerty się zmieniało, tak? Od jakichś prostszych zdjęć po faktycznie fajne, wieloplanowe obrazki, gdzie światło jest wyczekane, tak? Więc no to myślę, że w drodze każdego fotografa jest ważne, żeby właśnie zwrócić uwagę przede wszystkim na to światło. Mhm. To jeszcze tutaj dodam, a propos właśnie tego, co mówiliśmy, że światła w danym miejscu nie ma. To światło na przykład, to zdjęcie, przepraszam, z tym światłem, które mamy tutaj, zostało zrobione jak część zdjęć, gdzie się faktycznie posiłkuje tym, że telefony komórkowe, ludzie, którzy robią zdjęcia telefonami komórkowymi, posiadają przedbłysk. W tym momencie wiemy, że załóżmy ktoś, tak jak tutaj, może uratować nas swoim światłem, więc tu po prostu ktoś delikatnie z mojej prawej strony, się dobrze kojarzę, próbował zrobić zdjęcie telefonem komórkowym, widziałem przedbłysk, ustawiłem ostrość, poleciały chyba 3 czy 4 zdjęcia w serii, no i faktycznie udało się z miejsca, które nie ma światła, no, stworzyć tego typu obrazek. Tutaj od Andrzeja z kolei bardzo blisko sceny musi być jak najmniejsza ogniskowa w szerokim kadrze, chyba że bliski portret. I w nawiązaniu do komentarza Andrzeja właśnie spytam Cię, Marku, czy bardziej wolisz ten klimat jakby mniejszej sceny i właśnie bycia blisko, czy dużej sceny fotografowania na wielkim wydarzeniu, na wielkim koncercie, gdzie jakby jest masa ludzi dookoła, ale też duże obostrzenia. Z tej perspektywy patrząc, jedne i drugie zdjęcia są ciekawe i są możliwości, w których możesz naprawdę dużo zrobić na jednych i na drugich. Ze swojej perspektywy dużo bardziej wolę te mniejsze sceny lokalne, gdzie faktycznie możemy spotkać muzyków tak lokalnych, jak i trochę szerszego formatu, bo nawet na tej małej scenie, która była przed chwilą, przewijają się czy Analogsi, czy John Porter się przewija, czy muzycy, którzy są gdzieś z zagranicy po prostu przejazdem, nawet trasą koncertową przez Polskę, i zahaczają mniejsze miejsca po prostu jako możliwość wykorzystania czasu i zapoznania ludzi ze swoją muzyką, czy tak jak mamy tutaj, nie wiem, czy to było jeszcze Krzysztofa Zalewskiego, czy, ale na pewno jedno z wydarzeń właśnie na małej scenie, która ma 6 metrów szerokości, 3 metry głębokości, to też Krzysztof Zalewski, którego teraz możemy oglądać no już tylko i wyłącznie na dużych scenach. Także jeśli chodzi o punkty widzenia, to są zazwyczaj dwa różne. Jeśli mamy duże sceny, chcielibyśmy uzyskać chociażby część zdjęć takich, jak widzimy tutaj, no to musimy jednak posiłkować się dość długimi ogniskowymi, które w dużej mierze często no, są ciemniejsze po prostu. Albo jeśli chodzi o jaśniejszą ogniskową, no to wtedy już no, jest to po prostu dużo droższy sprzęt, więc
Ja ze swojej perspektywy zaczynałem od małych koncertów, bo faktycznie dużo łatwiej mi było na szerszej perspektywie podziałać. Praktycznie, nie wiem, około 80% zdjęć, które tutaj widzicie, jest robione na 35 1.4, więc tak jak czy ten portret, czy no tutaj zdjęcie muzyka z jego fanem, który no, na koncerty przychodzi praktycznie tak długo, jak ja mam okazję ich fotografować, to zespół Alkoholika. Tu mamy Krzysztofa Zaleskiego, solo act. To są to jednak koncerty, w których dużo bardziej wolę i lubię tą interakcję między samym muzykiem a publicznością, bo są oni naprawdę blisko. Potrafią, nie wiem, się gdzieś nawet wzajemnie jeden drugiego wciągnąć, czy podeprzeć, jak ktoś próbuje gdzieś wejść na barierkę do góry z muzyką, by bardziej ekspresyjnie się wyrażać. Co prawda jest wtedy dużo trudniej, bo miejsca naprawdę masz bardzo ograniczone. Często, tak jak nawet w wypadku mniejszych scen, nie wiem, czy wydział, który bardzo sobie cenię, mamy do dyspozycji po jednym stopniu z lewej, z prawej strony, czyli załóżmy nawet nie metr kwadratowy, bo już z lewej masz muzyków, z prawej masz publiczność, a musisz jeszcze pilnować tego, żeby na przykład nie zasłaniać odsłuchów muzykowi, które są ustawione zaraz gdzieś przy tobie, jeśli mówimy o odsłuchach takich typowo kolumnowych, ustawionych estradowo na scenie. Także ja wolę mniejsze sceny, w dużych też widzę potencjał, bo trochę tych zdjęć, które mieliśmy na początku, kolorowych, czy z Fresh and Dope Festiwalu, czy z koncertu The Baseballs ze starego menażu w Gdańsku. Są to duże sceny, fajnie można na nich także wykorzystać zdjęcia, jednak zdecydowanie wolę tą interakcję na mniejszej przestrzeni. No choćby nawet tutaj widać, takie zdjęcie by nie powstało na dużej scenie. Dokładnie i tu z perspektywy nawet tego, co mamy, no publiczność jest dosłownie rzut beretem od muzyków. Jest fotograf zespołu, który był zaraz w pierwszym planie z pierwszym podejściem do muzyka. Ja mogłem tylko wstać na chwilę, zrobić 2 czy 3 ujęcia, z powrotem kłócnąć, żeby nie zasłaniać osobom widowiska, które mają przed sobą i mam swój kadr. Świetne zdjęcia, Marku. Miło było Was poznać w Włochowie. Pozdrowienia chłopaki. Maciej Pudowski, pozdrawiamy Cię, Macieju, również. Bardzo. Fajnie, że nas oglądasz, fajnie, że te kontakty, które gdzieś tam na żywo też eventowo zbieramy, jakby wracają do nas potem na cyfrową sesję. Paweł Tęcza, zapytaj, czy był kiedyś na koncercie zespołu Syny. Antari M10 może zniszczyć planetę. Hańba. Tak, na Synach miałem okazję być, tu bardziej jako słuchacz niż fotograf, w momencie, gdy byli w Gdańsku. To tylko i wyłącznie z powodu tego, że koncert był chwilę po jednym z koncertów, na których niestety dość przykra przypadłość, zaklinował mi się obiektyw na body w trakcie zmiany po prostu szkieł na koncercie, więc całość jako zestaw musiało pojechać na Żytnią, by tam panowie to i odmontowali odpowiednio. Nie mam do tej pory pojęcia, jak to się zaklinowało, bo zmieniając te obiektywy po kilka razy na koncert przez te 10 lat zdarzyło mi się to tylko raz. No niemniej akurat na Synach nie miałem okazji mieć aparatu ze sobą. Wtedy jeszcze miałem tylko jedno body, taki budżet, więc nie miałem jak wykonywać tych zdjęć, choć bardzo chciałem, a faktycznie klimat samego koncertu Synów jest bardzo specyficzny i mam nadzieję to nadrobić, czy jak będą gdzieś tutaj w okolicach Trójmiasta, czy jak będą gdzieś, no po prostu dalej, ja będę miał możliwość udania się na ich koncert. Czyli zdarza Ci się też prywatnie zaglądać na koncerty, mimo tego, że no jednak często jesteś na nich z aparatem. To się zgadza, choć powiem, że z perspektywy lat, to na chwilę obecną nie wiem już do końca, jak się właściwie zachować na koncercie, jeśli nie mam ze sobą aparatu. I ów rzeczony koncert The Baseballs, który był wcześniej w kolorze właśnie ze starego menażu, był to koncert, gdzie wybraliśmy się z partnerką na jej prezent urodzinowy, bo bilety zostały jej sprezentowane. No i taki delikatny wyrzut sumienia i niesmak mam do chwili obecnej, no, że gdzieś zniknąłem praktycznie na pół koncertu, bo człowiek wpadł po prostu w ten nurt pracy, ten wir, w to flow i próbowałem, a to z lewej strony coś złapać, a to z prawej, tam jeszcze będąc totalnie bez akredytacji, więc praktycznie każde z tych zdjęć jest mniej więcej co najmniej 70-200 łapane. Gdzie faktycznie no, nagle się okazało, że okej, tym razem miałem być słuchaczem, a jednak znowu nie wyszło. Czyli ciężko uniknąć tego fotograficznego patrzenia. Trochę Magda tak napisała, w FOSie zwykle jest kilku fotografów, ważne, żeby zwracać uwagę na pracę kolegów i sobie nawzajem nie przeszkadzać. To jest bardzo Wojtek ważne. Odpisał, z tą kulturą w FOSie bywa różnie. No, bywa różnie, natomiast no, chyba wszyscy jesteśmy ludźmi, więc tutaj trzeba jeśli jest tego miejsca mało, to nawet po prostu porozmawiać, tak? Na 10-15 sekund wchodzisz ty z przodu, potem się wymieniamy, tak? No różnie te miejsca faktycznie wyglądają, ale... To się zgadza. Tu akurat to jest bardzo ważna kwestia, o której Magda, tak, wspomniała? Tak, tak.
że z tą kulturą w fosie bywa różnie, jeszcze jak fosy nie masz, to już w ogóle bywa różnie, bo często osoby chcą po prostu jedna przez drugą gdzieś wejść na zasadzie, ej, ja mam pracę, ja muszę to zrobić i tyle, i nie patrzą kompletnie na nic, co się dzieje gdzieś tam dookoła nich, co w moim zdaniem jest błędem, bo później odbija się czkawką na zasadzie nawet takiej zwykłej kultury pracy, no wśród osób zajmujących się fotografią koncertową, czy w reportażu jest, myślę, że dość podobnie. A w wypadku takich zdjęć, gdzie chcemy, załóżmy, zająć dane stanowisko osoby, tudzież, nie wiem, ktoś nas prosi o udostępnienie miejsca, wystarczyłoby takie zwykłe klepnięcie w ramię, pokazanie, że jedno, dwa zdjęcia chcemy wykonać, czy nas wpuści w to miejsce. Zazwyczaj nie ma z tym problemu, ktoś nas wpuszcza, robimy dwa zdjęcia, zwalniamy stanowisko, lecimy dalej. Także kultura pracy tutaj jest bardzo ważna, no nie dajmy się zwariować i zagalopować zaraz, tak jak wspominałem, zabierając ludziom ich show, bo to jednak dla osób kupujących bilety jest koncert. Nas praktycznie jako fotografów nie powinno być tam widać, nie powinniśmy jakoś tutaj mocno w to ingerować. A propos właśnie szerokiego kąta i małej odległości, to jest, jeśli dobrze pamiętam, na 20, zrobione z metra, metra 20 maksymalnie. Wracając, powinniśmy pilnować tej kultury pracy, bo no często, gęsto już nawet później słyszę się wśród danego środowiska, które powtarza się, bo zobaczymy te same osoby na koncertach wykonujących zdjęć, czy dla lokalnych portali, czy czasopism, czy nawet sami dla siebie, czy dla lokalu, czy dla muzyków. No później spotkamy się z dużo mniejszą uprzejmością po prostu z ich strony. Trudniej będzie w momencie, gdy my poprosimy ich o udostępnienie miejsca do danego zdjęcia, by faktycznie to zrealizowali, bo spojrzą na nas tak samo z byka, jak wtedy, kiedy my bez żadnego pardonu no szliśmy po swoje, nie patrząc na to, co jest dookoła. Od Maćka. Od 4 lat mój aparat nigdy nie był głośniejszy od muchy, bo od czego jest migawka elektroniczna? Tutaj nadrobię też dla Marka komentarze. Gdyby Ozzy zniszczył aparat, to miałbym co wnukom opowiadać. Też prawda. Też bym się cieszył. Od Grześka. Czy miałeś już wystawę fotografii koncertowej? Swoje wystawy fotografii koncertowej nie robiłem. Nie myślałem w sumie nawet o tym w jakimś szerszym aspekcie. Tutaj chyba jedno z pierwszych zdjęć, które Jarek pokazał, jeśli możemy wrócić, to było zdjęcie zespołu Materia, który też serdecznie pozdrawiam chłopaków ze Szczecinka. Chłopacy grają taką naprawdę bardzo ciężką muzykę, jeśli można by to tak nazwać. Drugie zdjęcie, jeśli tutaj dobrze widzę. Tak, klub, okay, dla którego wykonywałem zdjęcia, właśnie wydział remontowy, chciał kilka tych zdjęć koncertowych powiesić u siebie na ścianie w ramach takiej właśnie małej galerii, za co serdecznie dziękuję, bo to też jest dla mnie nobilitacja. I to było duże wyróżnienie, to nawet sam muzyk tutaj po zakończeniu koncertu mówi, hej Marek, no słuchaj, no, chciałbym mieć zdjęcie ze swoim zdjęciem. Że gdzieś jestem, że gdzieś wiszę na ścianie, że gdzieś jest fajnie, gdzie chłopacy faktycznie no, kursują po całej Polsce, kursują trochę po Europie, byli finalistami Mazbida Music, gdzie no, nie udało im się akurat wygrać, ale to drugie zaszczytne miejsce mieli i pokazali, że taka muzyka w szeroko pojętych takich mediach istnieje. Istnieje, tak, i ma szansę na przebicie się i ma także odbiorcę. Jedynie w tej formie. W formie cyfrowej, o formie wystawy na chwilę obecną nie myślałem. No, aż tak nie patrzę na swoją pracę i może jeszcze na chwilę obecną, może tak trochę z dystansem. Nie uważam, by jeszcze był to czas na wystawę, aczkolwiek może. Nie mówię nie. Pomyślimy. Tutaj pytanie typowo sprzętowe, bardziej może jak ustawić sprzęt. Ja cały wachlarz komentarzy ci, Marku, przeczytam. Mhm. Paweł Tęcza, tryb preselekcji czasu i jakie najwyższe ISO, jaka najdłuższa migawka? Odpowiedź Michała, raczej w manualu, bo aparat będzie chciał za dużo rozświetlić. Michał nadal, ISO to kwestia aparatu, jeden pozwoli na 3200, inny na 12000. Wiadomix, ja pytam dzisiejszego gościa, jak bardzo podbija ISO w swojej puszce. Ja nawet krajobrazów nie robię w manualu. Okej. To tak, tego się spodziewałem, że będzie pytanie o samo ustawienie aparatu, bo to w większości wypadków zajmuje chwilę, by jakoś tutaj właściwie do tego dotrzeć. Tak jak zostało wspomniane i nie sposób się z tym nie zgodzić, w wypadku aparatów każdy ma trochę inny zakres tak zwanego użytecznego ISO, co także jest umowne, co rozumiemy poprzez użyteczne. Jednej osobie uda się wyciągnąć coś z zakresu uważanego za jakiś tam wariant końcowy, nie wiem, 6400, czy tak jak wspomniane właśnie 10 czy 12 tysięcy. Druga osoba stwierdzi, no, że to już jest za duże ziarno i z tej perspektywy już nie podziałamy. Tego typu zdjęcia, jak widzimy to, co mamy teraz na ekranie, to jest mniej więcej, strzelam, bo nie pamiętam z głowy, mniej więcej 6400 do tu jest 1600. No popatrz, to nawet 1600 udało się ugrać. Niemniej,
Jeśli chodzi o to, z czego ja korzystam w większości zdjęć, no to ja fotografuję jak na koncerty w taki, myślę, że dość osobliwy sposób, bo rzadko kiedy widzę to u któregoś z fotografów, więc najczęściej jest to po prostu pomiar punktowy danego światła, więc to, co chcę, żeby było jasne, to jest wcześniej zmierzone. Osobno mam spust migawki, osobno mam autofokusa, by w danym momencie, jeśli scena się powtarza, przy potrzebie przekadrowania nie musieć jeszcze raz pobierać punktu autofokusa z Czyli danego przycisk miejsca. iPhone'u powinno Tak, sobie przycisk użyć. iPhone zdecydowanie i spust migawki jest tylko i wyłącznie spustem migawki, więc w momencie, gdy no, zmienia mi się dynamicznie scena, nie muszę jeszcze raz do tego wracać. W większości wypadków jest to ISO auto, które możemy zdefiniować wcześniej sobie w aparacie. W wypadku tej puszki, którą ja posiadam i z której korzystam na co dzień, czyli 6D, staram się nie wychodzić poza 6400, który uważam za tak w miarę granicznie użytkowy, choć i większe wartości czasem dadzą się uratować. Tu bardzo duże znaczenie ma faktycznie, ile tego światła zastanego z miejsca mamy, bo wysokie ISO przy dużej ilości zastanego światła niekoniecznie znaczy, że faktycznie będzie to jedna wielka kasza na zdjęciu, bo wtedy same procesory graficzne też troszkę inaczej na to reagują. No ale mamy około właśnie użyteczne od tej setki do 6400 mniej więcej. I to, na co ja zwracam uwagę, nie manual, a jednak preselekcja czasu. Tylko i wyłącznie z racji tego, bym wiedział, czym mogę w danym momencie operować, czy chcę zamrozić ruch, czy chcę go rozciągnąć. W zależności od tego, jak dynamiczną mam scenę przed sobą. Jeśli widzę, że mózg żywiołowo porusza się po scenie, no to wiadomo, jeśli chcę go zamrozić, no to muszę zejść poniżej co najmniej wartości ogniskowej, czyli nie wiem, przy 35 mm minimum ta 1,6 i krótsze czasy. To nawet Michał o tym napisał, tak jakbyś widział komentarze, a ich nie widzisz. Michał napisał, migawka zależy, co chcesz robić, rozmyty ruch czy zatrzymać w kadrze. Zazwyczaj te Dokładnie. ciemne scenerie tego wymagają. A tryby auto pozostałe, czyli w tym wypadku dopasowanie wartości przysłony, która zazwyczaj tak pogalopuje nam na sam dół, czyli do pewnego otworu, by jak najwięcej światła nam wpadło, czyli w tym wypadku akurat zazwyczaj 1.4, 1.8. I ISO tak samo, które automatycznie dostosuje się nam po prostu do warunków zastanych. Także tak jak w tym czarno-białym zdjęciu zaskoczyłeś mnie, że jest to 1600, gdzie sam myślałem, że jednak tego ISO było trzeba trochę więcej. Mamy te automaty, korzystajmy z nich tam, gdzie faktycznie aparat mówi, dobra, mogę ściągnąć to ISO, zrobimy dobre zdjęcie przy niższej wartości. Czemu by z tego nie skorzystać i mieć tego światła jednak więcej przy mniejszej ilości szumu? Wojtek napisał, jadę niedługo z partnerką na koncert, obiecałem, że nie wezmę aparatu, mam nadzieję, że wytrzymam. Pewnie się rozumiem. Daj sobie przeżyć koncert, chyba że słaby zespół, Michał napisał. Andrzej pyta, fotografowałeś może halucyna? Nie, szczerze na chwilę obecną nie kojarzę tego muzyka i nie miałem chyba jeszcze tej sposobności, aczkolwiek na pewno wrócę sobie do tego materiału po zdjęciach i chętnie się zapoznam z tym, jaki rodzaj muzyki wykonuje, co robi, gdzie gra. Jeśli będzie taka sposobność, chętnie i z jego twórczością się zapoznam. Sylwester tutaj od siebie uwaga. Miałem epizod z fotografią koncertową, ale przede wszystkim fotografowałem wykonawców, których słucham. Od paru lat raczej kupuję bilety, ewentualnie czasem z publiki kilka pamiątkowych zdjęć zrobię. No to się zgadza. Też nie próbujmy na siłę wszędzie, bo niekoniecznie zawsze jest to potrzebne. Często bez tej akredytacji też zrobimy faktycznie dobre zdjęcia. Nie musimy, powiedzmy, wchodzić w limity tych osób, które gdzieś pracują na to, bo no są czy właśnie agencje, to już przy dużych koncertach, czy przy mniejszych gdzieś jakieś lokalne portale, gazety, czy też właśnie chociażby same zasoby klubu, gdzie na przykład muzycy wyrażają zgodę na 3 osoby fotografujące i my tym samym zabierzemy jedno tylko i wyłącznie dlatego, bo mamy dobre portfolio, które i tak jest, załóżmy, w danym momencie obszerne, a no chcemy zaoszczędzić na bilecie. No nie, bądźmy świadomi, bądźmy fair wobec pracy, którą wykonują muzycy. Kupmy ten bilet, zróbmy także zdjęcia z publiczności, jeśli chcemy, przez pozostałą resztę koncertu skorzystajmy z tego, z walorów muzycznych, tak jak tutaj był jeden z wcześniejszych komentarzy, bo im zdarza się na zleceniu faktycznie zrobić te zdjęcia, kiedy widzę, że na początku jest fajne światło, 4-5 utworów, potem pozwalam raz publiczności skorzystać z koncertu, dwa, jeśli nie siebie muzyka, to też z tego korzystam, też się bawię, też partycypuję po prostu we wspólnym evencie. Tak muzyka, jak i fotografia są sztuką, także jedno i drugie ma swoje, powiedzmy, no nie chcę mówić, że jakieś zasady, no ale jakby w dwie strony to działa. Każdy jakby szanuje też muzyka, każdy szanuje fotografia i wszyscy w tej chwili są szczęśliwi pod kątem czy to
jakby właśnie zleceń, to o co wcześniej rozmawialiśmy, czy właśnie szanowanie artystów. Zresztą tak jak rozmawialiśmy kiedyś w drodze z Markiem podczas takiej trochę dłuższej podróży, też mamy gdzieś tam swoje kolekcje, powiedzmy, płyt czy albumów fotograficznych właśnie ze względów na ten szacunek do artystów, no, tak? Więc to zawsze działa w dwie strony. Pytanie od Magdy. Jakaś rada w kwestii kopiowania, kradzieży zdjęć? Właśnie. Temat rzeka, temat bardzo obszerny z perspektywy tego, że no, zdjęcia akurat koncertowe, zdjęcia muzyków, zdjęcia eventowe bardzo często po prostu faktycznie wpadają w ten nurt, no, powszechny w sieci, a zresztą nie tylko koncertowe. Umówmy się, bardzo często w dobie po prostu obecnie powszechnie dostępnych zdjęć stwierdzamy, zdjęcie jest w sieci, możemy z niego skorzystać, bo czemu nie, przecież kopiuję, w najgorszym wypadku będę pamiętał, żeby podpisać autora, co z punktu widzenia chociażby prawa autorskiego jest obligatoryjne, że no, tego autora powinniśmy zaznaczyć, tak jak zaznaczają go gazety, zaznaczają go portale internetowe na łamach artykułów. Szanujmy swoją pracę i faktycznie chociażby od samego startu pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek oznaczyć tego autora. Natomiast w wypadku no, tego niefajnego tematu kradzieży zdjęć, czy też korzystania z nich w sposób no, nieuzgodniony wcześniej, bo załóżmy możemy się na coś umawiać, a potem ten zakres no, trochę nam galopuje poza te ramy, które sobie czy my gdzieś wyznaczyliśmy, czy właśnie we wspólnym kontakcie zostały ujęte i teoretycznie omówione przez stronę, że są ok. Primo, zacząłbym od rozmowy, bo tak czy siak wszędzie zaczynamy od tej rozmowy. Jeśli ktoś chce, po części może być nawet nieświadomy. Nawet i muzycy bywają błogo nieświadomi na zasadzie po prostu udostępniania tych zdjęć no, na swoich portalach, myśląc, że nie robią po prostu nic złego. Początkujące zespoły no, robią to dość często. Uświadamiajmy siebie nawzajem, że tak jak muzyk wykonuje swoją pracę, tak my swoją pracę też robimy i chcielibyśmy, żeby była ona co najmniej uszanowana poprzez to, że uzgadniamy ze sobą. Często możemy po prostu, jeśli faktycznie mamy takie podejście, udostępnić tym muzykom w ramach, nie wiem, czy uszanowania ich pracy, czy fanu z ich twórczości, czy wielkiej sympatii między sobą, jeśli znamy się, lubimy gdzieś między sobą jako osoby. Zdarza się tak, zdarza się i mi w ten sposób podchodzić do pracy, nie zawsze, ale tak. Zwłaszcza, że na początku często gęsto bywa ciężko, by z tego typu fotografii próbować cokolwiek złapać zleceniowo, bo jest to trudny kawałek chleba, chociażby z perspektywy tej, o której mówimy, czyli szeroko pojętego udostępniania tych zdjęć wszędzie. Więc najpierw rozmawiajmy, bardzo często dochodzi do tego, że możemy tutaj polubownie dojść do wspólnej płaszczyzny, uświadamiając sobie, jak to powinno działać z jednej i z drugiej strony. Natomiast jeśli to nie przynosi skutku, a myślimy, że nasze prawa jako autora są już naruszone w jakiś ewidentny sposób i ktoś nawet no niemiło, niefajnie podchodzi do tego tematu, raczej zasięgałbym opinii osób, które są dużo bardziej zaznajomione w temacie prawa autorskiego, co możemy na danym etapie zrobić, czego możemy wymagać, co możemy uzyskać, bo jest to dość, nie powiem ruchome, co zależne od interpretacji, z racji tego, że no, jest to twórczość. Twórczość w pewnym aspekcie jest rozumiana tak, w pewnym aspekcie trochę inaczej i ten punkt widzenia jednak często bywa rzutującym na daną sytuację. Więc jeśli mamy gdzieś osoby, które zajmują się prawem autorskim, mamy możliwość zasięgnięcia ich opinii, a często nawet, czy na grupach fotograficznych są osoby, które podejmą się reprezentowania Ciebie oczywiście na jakichś uzgodnionych wzajemnie warunkach, by w ten sposób dochodzić swoich praw, to podchodźmy do tego tak, że właśnie z rozsądkiem i pamiętajmy, by robić to zawsze bez emocji, bo no, emocje w tym wszystkim zawsze są złym doradcą i mogą rzutować na to, że później no, mniej fajnie będzie nam się pracowało w danym zakresie, a jednak chcielibyśmy tego, by to dalej sprawiało nam przyjemność, a nie by za każdym razem siedziała z tyłu głowy myśl, kurde, pójdę na następny koncert, znowu się muszę martwić, czy ktoś przypadkiem czegoś z tymi materiałami nie zrobi. No tak. To jednak, żeby rozmawiać, w dalszym ciągu rozmawiać. Paweł, bardzo dziękuję za odpowiedzi, jest bardzo usatysfakcjonowany, natomiast tutaj cieszę jeszcze się. Michał napisał, że jest taki program Tapas The Noise, potrafi zdziałać cuda przy wysokim ISO. Paweł słyszał o Topazie, ale do tej pory nie próbował. Tak, ponoć kosztuje około 80 zł, nie wiem, używałeś Topaza? Szczerze powiem, że nie. Przy czym tutaj należy mieć też uwagę, w
Fajne są te dodatkowe programy. Tu na pewno, choć nie miałem świadomości, że taka apka istnieje, bardzo chętnie się z nią zapoznam, zobaczę, jakie są jej możliwości. Warto spojrzeć także na to, jak w danym zakresie różne oprogramowanie reaguje na Twoje zdjęcia, bo często się spotyka to, że załóżmy samo wywołanie danego RAW-a w apce dedykowanej, załóżmy przez Canona czy przez Nikona przy danym procesie przetwarzania zdjęcia, działa nawet trochę lepiej niż to, co może nam Lightroom zaproponować, czy też Capture, bo same algorytmy pisane w tym wypadku przez twórców oprogramowania pod dane body działają po prostu lepiej i skuteczniej, więc próbujmy i szukajmy tak na zasadzie nawet i metody prób i błędów, wyrzucenia tego samego zdjęcia do jednej, drugiej, trzeciej apki i zobaczenie, jak sobie z chociażby odszumianiem poradzi. Ja tutaj jeszcze jedną sytuację bym Cię, Marku, zapytał w międzyczasie, bo jedna sytuacja zginęła, a chciałem bardzo to poruszyć. Właśnie temat załatwiania akredytacji. I żebyś opowiedział o sytuacji z koncertu Mike'a Pattona, o tym, jak jadąc na luziku na koncert i jakby rozmawiając od słowa do słowa, właśnie wejść na niego jako fotograf. To jest bardzo fajna kwestia w tematyce właśnie potwierdzenia tego, że warto rozmawiać, bo ten koncert akurat był koncertem, na którym miałem jeszcze typowo jako fan pojechać. Zresztą on był w trakcie T-Mobile Nowych Horyzontów, jeśli dobrze pamiętam, 2012-2013 rok, coś mniej więcej na tej wysokości. Kwestia była tego, że szliśmy tam po prostu jako osoby, które mają tego koncertu posłuchać, natomiast już od startów, to było chyba w Arsenale, pamiętam, że wszędzie w ramach festiwalu, czy na mieście, czy też w samym obiekcie były informacje, że na teren festiwalu nie można wnosić, przepraszam, nie tyle nie można wnosić aparatu, co nie można wykonywać zdjęć. Więc czyli telefony też nie wchodziły w zasadzie w grę? Teoretycznie nie. Niby. Natomiast kwestia bardziej była tej natury, że my jechaliśmy jednorazowo na to wydarzenie. Ja ten sprzęt miałem przy sobie, nie miałem gdzie go nawet zostawić. Więc tutaj, udając się w pierwszej kolejności do centrum informacyjnego na rynku, dowiedziałem się, że w sumie nic nie wiedzą zbyt konkretnie i odeślą mnie tutaj dalej do następnego punktu. I do następnego punktu pytam, dzień dobry, czy na ten koncert mogę wejść po prostu z aparatem? No, ja nie wiem, ale dyrekcja festiwalowa, ten budynek jest tutaj 50 metrów dalej, tam na pewno będzie wiadomo. Więc idąc dalej za ciosem, idę do dyrekcji festiwalowej, chociaż no niekoniecznie wiem, co mam tam robić, ale wchodzę po prostu do obiektu i tak samo pytam, czy tutaj mogę się dowiedzieć, czy na ten obiekt mogę wejść z aparatem. No ja w sumie nie wiem, ale i w tym momencie osoba, którą pytam, jest mijana przez dyrektora marketingowego festiwalu, dyrektora artystycznego, osoby więcej na tej zakresie i padło pytanie, a pan jest freelancerem, tak? Ja wtedy jeszcze nie do końca zaznajomiony z tym pojęciem odpowiedziałem po prostu, no tak. No to proszę, daj tutaj panu akredytację, żeby pan mógł na spokojnie wejść z aparatem na koncert. I w tym momencie było takie drobne wow, bo w momencie, gdy wracam do znajomych, okazuje się, że koncert, na którym mieliśmy nadzieję, że dopchamy się, żeby być, nie wiem, w 5., 6., 7. rzędzie, to ja przez pierwsze 3 utwory będę oglądał spod samej sceny, chyba jeszcze mam możliwość wykonania zdjęć z koncertu, na którym myślałem, że totalnie żadnych zdjęć nie będę mógł robić, więc super, a wszystko i wyłącznie tylko za działem przypadku, bo w życiu nie pomyślałem, że dostanę akredytację, a dwa, no zadałem kilka pytań po kolei na zasadzie, czy mogę, czy mogę, czy mogę. Przyjemne z pożytecznym i tutaj jakby celem jakby zakończenia zdjęć Marka też mały backstage'ik z dwoma słowami. Kuba napisał, fajny odcinek, masa świetnych zdjęć, dobrych rad, wskazówek, będę musiał częściej brać urlop, bo fajnie się tego słucha. Marek, klasa. Miło. Także dzięki. Dawidek na YouTubie, czemu w lewej słuchawce słychać dźwięka, w prawej szum? Ciężko mi powiedzieć, z tego co widzę po i lewym i prawym kanale wszystko jakby działa zarówno u mnie i u Marka, ale dajcie znać, może mamy jakiś mały problem sprzętowy. Tymczasem przejdziemy od razu do zdjęć konkursowych. W poniedziałek wrzuciliśmy z rana post, a wy wrzuciliście nam troszkę zdjęć. Tematem była muzyka. Byliśmy ciekawi waszej interpretacji. Do wygrania akumulator plus ładowarka Newella do waszego aparatu, także myślę, że to była fajna okazja, żeby sobie gdzieś tam troszkę rozszerzyć to, co nosicie na co dzień w torbie. No i razem z Markiem wybraliśmy 20 kilka zdjęć, tak jak wspomniałem na samym początku live, żeby wam pokazać i trochę je umówić, trochę o nich porozmawiać, powiedzieć, co jakby zwróciło tutaj naszą uwagę.
No i na start będzie to zdjęcie Piotra Jakubczyka. To, o czym w sumie już z Markiem rozmawialiśmy, tak? Czyli gdzieś tam zwrócenie uwagi na detal, plus gdzieś tam ten dym delikatnie z tyłu się unoszący. Myślę, że to jedno właśnie z tych fajniejszych, dlatego do tych 25 zdjęć do tej stawki zostało wybrane. Tutaj jeszcze taka drobna errata przed, myślę, oglądaniem tych wszystkich zdjęć, jeśli można. To, co ważne na co dzień fotografii, takie ważne przy zgłaszaniu na tego typu konkursy, nawet i facebookowe, tak jak są u nas, fajnie, że wysyłacie dużo zdjęć, to jest super. Pamiętajcie tylko, że czasem lepiej skupić się na tym, by wybrać sobie 2-3 faktycznie, naszym zdaniem, dobre zdjęcia, zamiast utonąć naprawdę w takiej dużej ilości tych zdjęć. To się tyczy tak ogólnie czy konkursu, czy oddawanego materiału dla klienta, czy danej relacji. Często powtarzane, załóżmy, kadry, czy też duża ilość jednakowego materiału jednak powoduje, że w niektórych momentach ten materiał po prostu jest monotonny i bywa nudny. I warto zwrócić na to uwagę przy wysyłaniu po prostu rzeczy, bo super, że wysyłacie tego dużo, ale starajmy się w miarę to jakoś urozmaicić, tak, by faktycznie te zdjęcia, czy oddawane koncertowe, czy oddawane ślubne, czy oddawane w tym wypadku jakkolwiek na konkurs, no były urozmaicone, nie? Żeby to grało po prostu. Tak, słusznie, bo jakby lepiej wybrać te 2-3 czasem, ale najlepsze jakby kwintesencja, niż po prostu kogoś czy znudzić, czy po prostu pokazać, nie wiem, 10 tych samych zdjęć z jednego koncertu, bardzo podobnych ujęć z podobnego miejsca. Warto tutaj na pewno szukać. No i to jest jedno z takich zdjęć, które gdzieś tam właśnie tym szukaniem nas jakby porwało. Piotr Jaworski, kadr całkowicie od boku sceny. Fajna akcja, emocje, jakby pierwszy nieostry plan, ostry muzyk w drugim planie, także fajnie jest tak kombinować. Zresztą to trochę w stylu właśnie Marka, tak, gdzie sporo tych zdjęć takich się tak przewinęło. Tu akurat w odniesieniu jeszcze do poprzedniego powiem, często starajmy się popatrzeć, bo tak jak mówimy na koncertach o tym, że tego światła nie ma, tam gdzie możemy światłem zagrać i jeszcze przy pomocy planów dodatkowo sprawić, by to zdjęcie było bardziej ciekawe. No tu mamy minimum raz, dwa, trzy, cztery plany łącznie z osobą, która jest z tyłu, jak i samym tłem. Także to już samo robi fakt, że na tym zdjęciu trochę więcej się dzieje niż sama jedna postura osoby na jednolitym tle, tudzież nawet niech będzie kolorowe tło, ale to jest dużo bardziej płaskie. Te zdjęcia są dużo bardziej przestrzenne, dużo bardziej mówią. Norbert Nazarkiewicz. I tutaj jak patrzę, to widzę twoje dwuplanowe zdjęcie prawie z identyczną sytuacją. Zastanawiam się, czy to nie jest z tego samego koncertu. Wydaje mi się, że nie, ale idea podobna akurat przy takiej trochę cięższej muzyce, gdy muzycy mają trochę włosów na głowie w odróżnieniu ode mnie i mogą nimi zakręcić, to przy krótkich czasach naświetlania możemy faktycznie coś fajnego złapać, gdzie te włosy jednak ich owijają dość szczelnie i pokazują tę ekspresję w zupełnie inny sposób. Nina Rekosz. Nina przesłała do nas właśnie kilka zdjęć. Natomiast no to było jedno z takich ciekawszych, jeśli chodzi o zabawę, także zabawę, może spojrzenie na światło, tak? Bardzo ładnie rysująca kontra, gdzieś ten muzyk odcięty od całej reszty, mało gdzieś tam elementów rozpraszających, także myślę, że to też jedna z bardziej udanych. Nawet fotografii. Fajnie, bo widać, że brakiem światła da się też obramować. Niekoniecznie musi być to jakieś srogie winietowanie, ale w tym momencie, kiedy widzimy, że tego światła nie ma, możemy po prostu sobie zamknąć nim kadr z lewej, z prawej strony, co też jest fajne. Ja zapomniałem w trakcie live i tutaj słusznie nasz dział marketingu mi wspomniał. Zapomniałem w ciągu pokazywania tych zdjęć po prostu o kodach, także u góry macie teraz okazję zobaczyć kilka kodów. Jeśli będzie tylko przeszkadzało na którymś zdjęciu, to ja belkę jak najbardziej ściągnę. Natomiast tutaj jedziemy dalej. Jest Robert Kryla. Bardzo fajne. Robert podesłał kilka zdjęć, natomiast tutaj bardzo fajnie jakby sama scena, samo światło z tym dymem jakby zagrało. Zdjęcie dość proste, natomiast no ma swój klimat. I pokazuje taki drobny paradoks tego, z czym teoretycznie walczy się na co dzień. Nie róbmy zdjęć od dołu. Muzycy bardzo często mają trochę wyższą scenę niż my możliwości, więc tutaj
starajmy się umiejętnie podejść do tych zdjęć, które robimy właśnie z tej niższej perspektywy, tak by to grało. No i w tym zdjęciu gra. Nie ma żadnej szkody przede wszystkim dla osoby, która jest na zdjęciu, co jest dużym plusem, więc kompozycyjnie, oświetleniowo jest fajnie. Malwina Gola. Tutaj ja jakby chciałem gdzieś tam wspomnieć o tym zdjęciu ze względu na detal. Jest oczywiście bardzo, bardzo ładny bokeh, natomiast widać, że to są prawdopodobnie zdjęcie jakiegoś dzieciątka, więc to jest pewnie jakaś zabawa, może kawałek jakiegoś rodzinnego albumu. Natomiast no, jakby to nie wyglądało fajnie, to na pewno w tym albumie wypadnie jako taki szczegół. No, tematykę mieliśmy szeroką, była to muzyka, nie tylko koncert, więc równie dobrze to śmiało się wpisuje w tą kanwę, a detal zawsze jest mile widziany. Tutaj trochę dla śmiechu, ale staraliśmy się zinterpretować, no i jakby Marek bardzo szybko powiedział na hejnał. Na liście, co więc, zresztą ktoś w komentarzu też zauważył. Więc tak, więc to widać, to celem jakby humorystycznego podejścia do tematu, natomiast samo zdjęcie w sobie też jest fajne, tak? Kontury, anonimowość ludzi, którzy tak ten hejnał grają, także... Jakby nie było, to jest to, co też często mamy na scenie, jedno światło z tyłu, gdzie konturem gramy, więc... Tak. Co prawda niekoniecznie sensu stricte muzyczne, ale pokazuje to, że przy jednym nawet nikłym źródle światła coś możemy zdziałać. Pasuje jak najbardziej do stawki. Tutaj zdjęcie Lucyny Mężyk. Rozmawialiśmy też z Markiem tutaj o detalach. I tutaj jest bardzo, bardzo fajny gdzieś tam ta zabawa, tak, zwrócenie uwagi na instrument i zabawa z gdzieś tam z rozmyciem ruchu, tak? Natomiast jedna właśnie uwaga tutaj, co Marek słusznie zauważył, będąc i fotografując na scenie, uważajmy na to, co gdzieś tam wbija nam się w pierwszy plan. Tak jak tutaj, no nie wiem, milimetry, tak? I cała trąbka w fajny sposób by była widoczna. Tutaj jest lekko zasłonięta przez statywik. Robert Wall. Robert wysłał do nas sporo zdjęć. Tutaj właśnie jedno z najbardziej wybijających się z całej stawki. Fajna gra świateł, wieloplanowość, odpowiedni moment. Może gdzieś tam ciut można się przyczepić do tego gitarzysty z lewej jest strony, okay. Ale... Nie zawsze wszystko złapię. Ale jakby na pewne rzeczy czasem nawet już kadrując na koncercie nie mamy wpływu, bo nagle coś wpada nam w kadr. Tutaj dużo emocji. Artur Ochocki sensorycznie, także totalnie Artur, tytuł twojej strony pasuje do tego, co jest na zdjęciu, nawet bardzo, bardzo sensorycznie. No świetna, świetna fotografia akcji. Tutaj mamy dwa zdjęcia Marcina Power P, jeśli tak się czyta, Marcinie. No też jakby z odpowiednią akcją na zdjęciu, jasne. Także świetnie, świetnie wypadające tutaj w tej stawce. Też chcieliśmy zwrócić uwagę na detale, tak? Na detale, ale i na szersze plany. I tutaj mamy takie zdjęcie Arkadiusza Dmowskiego, gdzie Arek no, po prostu poleciał dronem nad teren festiwalu. I myślę, że takie zdjęcie w każdej gdzieś tam fotorelacji, która jest publikowana, czy to w social mediach, czy gdzieś w sieci, no warto też cały materiał taką fotografią przełamać. Tutaj zdjęcie Piotra z komentarzem. Krzysztof Puma-Piasecki, Józef Skrzek. Zdjęcie na okładkę płyty. Też chcieliśmy tutaj pokazać, bo też jakby nie było, jest to zdjęcie muzyczne. Zresztą wygląda na wykonane w technice szlachetnej. Piotr, jeśli oglądasz nas, pochwal się, jak to zdjęcie powstało. Bo wygląda na faktycznie większą, zrobione większą matrycą, tak, świetnie jakościowo wypadające, także szapoba, no świetna, świetna okładka płyty. Przepraszam, już jestem z powrotem, niestety trema czasem robi swoje, nawet przełykanie śliny, to nie przechodzi tak, jakby chciało. No nie było widać, że się tremowałeś, tak jak muzycy, wleciałeś jest na okay. Pełnej i poszło.
Zdjęcie Krzysztofa Kołowicza. Chcieliśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że warto jakby fotografując zacząć od eliminacji wszystkich niepotrzebnych elementów. I tutaj Krzyśkowi się to bardzo fajnie udało. Jest sam kontur, mikrofon, bardzo fajnie wpadające światło i tak naprawdę zero gdzieś tam zbędnych informacji w tym obrazie. Fakt. Zdecydowanie jedno źródło światła w zupełności robi robotę w tym wypadku. Można by tutaj więcej gdzieś tam popracować nad tym, co gdzieś tam znikło całkowicie w cieniach. Z drugiej strony, no, ten kontrast ma tutaj swój świetny klimat. Często możemy mieć ograniczenie sprzętowe, już więcej załóżmy w danym momencie nie wyciągniemy. Jeśli zostajemy na tego typu obrazku, tak autor chciałby nam przedstawić, no to tak go odbierzmy. Jeśli by się dało jaśniej, fajnie byłoby jaśniej, ale i tak jest super pod tym względem, tak jak mamy obecnie samą kontrastem, samą linią zagraną. No i tutaj jedno z fajniejszych zdjęć, ja tutaj może odwinę kod. Tutaj trzy zdjęcia podesłał nam Krzysztof Kubiak. Wszystkie trzy jakby uchwycone w fajnym momencie. Widać gdzieś tam, że czekał. Jedną uwagę mieliśmy właśnie to, o czym rozmawialiśmy z Markiem. Pomieszanie, jakby wysłanie w jednym secie dwóch bardzo podobnych zdjęć. Być może ze względu na niekonsekwencję jakąś autora, być może na problem, że oba się podobają i chce je wysłać. Warto wtedy zawsze z kimś porozmawiać, jeśli, bo jakby umówmy się, tu jest nasz konkurs jest taką małą zabawą. Natomiast jeśli wysyłamy te zdjęcia gdzieś dalej, warto wcześniej jakby skonsultować czy porozmawiać z kimś, spytać jakby która wersja dla kogoś innego, też patrzącego fotograficznie, albo nie, albo niech to będzie ktoś z waszego domu, żeby podpowiedział wam, które faktycznie wypada fajniej. Tu fotografia typowo konceptualna Moniki ma, natomiast no, jest na tyle dopracowana i tak świetnie, nie wiem czy, nie znam kontekstu, tak? Nie wiem czy tutaj dziewczyna gra na akordeonie czy na co dzień, czy jest to stylizowane pod jakiś jakby specjalną okazję, natomiast no, jest świetne technicznie. To się zgadzam. To jest akurat właśnie jedna z form fotografii, dlaczego zajmuję się koncertem i reportażem. Fotografię, jak ja przynajmniej to nazywam kreowaną, gdzie mamy jakąś ideę w głowie i próbujemy coś wymyśleć. No konkretnie, kompletnie nie potrafię. Ja się w tego typu rzeczach nie odnajduję i ciężko jest mi tak ułożyć, więc no, tym bardziej szacunek za pomyślenie nad kadrem i nad wymyślenie tej koncepcji. Ja w większości raczej tę fotografię zastaną robię na zasadzie ja zastaję kadr i to moim zadaniem jest ustawić się odpowiednio w stosunku do samego otoczenia, samych muzyków, tak żeby to muzyków, czy też właśnie podczas konferencji, eventów, tak żeby to wszystko grało. Także wymyślenie i ustawienie tego bywa poniekąd często dużo trudniejsze. No i tutaj drugie takie konceptualne zdjęcie Julity Mroczek. No, świetna praca światłem, tak? Widać, że aparat po prostu postawiony na statywie, natomiast gdzieś tam widać tutaj zabawę. Fan na pewno przy powstawaniu tego zdjęcia był spory, no i efekt jest bardzo fajny, atrakcyjny wizualnie. To jest jeszcze w sumie też jedno z ciekawszych rzeczy, które możemy robić, myśląc chociażby o fotografii koncertowej i tym podobnych, zważywszy na fakt, że na koncertach mamy bardzo mało tego światła, jesteśmy często ograniczeni tym, co dają nam warunki na zewnątrz. Pamiętajmy, że tam, gdzie mamy mało światła, możemy to samo próbować ćwiczyć w domu, tak jak mamy to chociażby tutaj na tej fotografii. Możemy oswajać się ze sprzętem, być coraz bardziej go pewni, wiedzieć, gdzie mamy dane funkcje, które w trakcie samego wykonywania zdjęć już podczas rzeczy, które biegną, one na nas nie czekają, one biegną po prostu dalej, tak jak chociażby koncert. Mamy dużo mniej zastanawiania się nad tym, co musimy zrobić przy pomocy sprzętu, by uzyskać taki efekt, który gdzieś sobie w głowie wymyśliliśmy. Także jak mamy świadomość tego, jak nasz sprzęt działa i jak wykorzystać daną opcję, no to już jest połowa sukcesu. Druga połowa potem to wykreowanie tego kadru, tudzież złapanie go i zamrożenie go odpowiednio na zdjęciu. Fotografować, fotografować i fotografować. Próbować. Naprawdę, jeśli macie jakąkolwiek wizję w głowie, czy macie sposobność gdzieś wyjścia z aparatem i faktycznie czas na to, warto ten czas na tą zabawę poświęcić. Tutaj Michał Dół.
Jakby ja może ściągnę przy okazji nas w drugi róg, bo tutaj sporo tego zdjęcia jest. Jakby ja tu widzę sporą wielowymiarowość. Jest dwóch muzyków, ale mam wrażenie, że szczerze, nie wiem, czy to przypadkiem się nie odbija, ale jakby wszystko tutaj tak gdzieś tam wizualnie intryguje i jest cień, i jest jakby światło odpowiednie na tego muzyka albo muzyków, ale wydaje mi się, że na muzyków i to jest odbicie w jakimś takim wielkim lustrze. No, jakby fantastyczny klimat. Myślę, że fotografia godna niejednej nagrody. Tu szczerze jestem ciekaw, jeśli autor nas ogląda, jeśli dałby radę w komentarzu później napisać nam, jak faktycznie wyglądało to w momencie, gdy oglądał to zdjęcie, bo jestem oglądał, tworzył to zdjęcie, a oglądał to wydarzenie. Jaki tam był ten setup na scenie, bo no, tak patrząc nawet na chwilę obecną, mam takie straszne wrażenie, że scena była przecięta na pół dużym lustrem i faktycznie widzimy tylko jednego muzyka, jego odbicie i tak samo jeśli chodzi o cień, który jest z tyłu. Ale mogę się mylić, także jeśli autor nas ogląda, to bardzo poproszę o tą informację, bo jestem po prostu ciekaw, jak to wyglądało na żywo. Tu jedno z ostatnich zdjęć, które pokażemy, również konceptualne, Aleksandry Polkowskiej. Ola się pochwaliła, że to jedno z jej pierwszych zdjęć w ogóle wykonanych lustrzanką bodajże. Natomiast no, jeden z ładniejszych strzałów właśnie też jest mocno, mocno liryczne to zdjęcie. Fajny, spójny kadr, dość intrygujący, gdzieś tam uciekająca i ta głowa i instrument w liście, także no, wizualnie bardzo, wszystko bardzo ładne. I na koniec dwa zdjęcia Wojtka Fabiszewskiego. No, co by tu dużo nie mówić, klasyka koncertowa, czyli bardzo fajna gra świateł, akcja gdzieś tam od strony muzyka. Także dwa bardzo fajne, poprawne zdjęcia. No i co, Marku, jakby wypadałoby pewnie zwycięzcę jakiegoś wytypować. Tu jeszcze tylko dodam właśnie, że autora ostatnich zdjęć nawet kojarzę z twórczości takiej, którą miałem okazję widzieć gdzieś w no, szeroko pojętym internecie. Także tu chylę czoła, bo to ani trochę nie odstaje od poziomu, który fotograf prezentuje swoją twórczością na co dzień, co jest naprawdę bardzo fajnym obrazkiem, bardzo fajnym reportażem z koncertu. Także wszystko elegancko. No i jakby zastanawiając się, jakie zdjęcie nagrodzić, było nam bardzo ciężko i w zasadzie nie wybraliśmy jednego, a wybraliśmy dwóch autorów, których tutaj nagrodzimy i akumulatorem, i ładowarką do aparatów firmy Newell. Tak więc jednym ze zwycięzców jest Krzysztof Kubiak. Tak, no i o tej fotografii już tak naprawdę wszystko, co mieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. My sobie tutaj znikniemy na dół. A drugim zdjęciem, które nagrodzimy, to nad którym w sumie najdłużej dyskutowaliśmy, czyli właśnie Michała. Michale, Krzysztofie, gratulujemy. Wasze zdjęcia były najlepsze tutaj z tej stawki, oczywiście w naszej ocenie, tak? Dokładnie. Więc tu warto zwrócić na to uwagę, że jakby gdziekolwiek nie wysyłacie zdjęć, czy to jest magazyn, czy to będzie galeria na Facebooku, czy to będzie konkurs, jakby wszędzie te zdjęcia będzie oglądał ktoś inny, inni odbiorcy i wszędzie każdy będzie odbierał te zdjęcia inaczej. Zawsze subiektywnie. Tak, więc no nie ma jakby jednej obiektywnej, tak mi się wydaje, prawdy, mimo tego, że ja też jestem reportażystą, ty też, tak jak powiedziałeś, Marku, przed chwilą bardziej koncertowo podchodzisz od tej strony właśnie, żeby chwytać tą chwilę, która się dzieje. Jakby no nie ma czegoś takiego jak jeden do jeden obiektywizm fotografii. Są jakby zdjęcia świetne, ale jednej osobie może się podobać jedno, drugiej, także myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która właśnie dzięki temu fotografia jest tak piękna dla nas, tak? I chcemy ją tworzyć. To zdecydowanie, bo przy tych zdjęciach jeszcze tak lekko dodając, ja przynajmniej z mojego punktu widzenia kierowałem się dużo bardziej tym, jaką formę mamy bezpośrednio. Warunki czasem lepsze, czasem gorsze są przy zdjęciach, tak jak to wspominaliśmy przez cały dzisiejszy wieczór.
I to, na ile możemy w danych sytuacjach próbować się właśnie obronić i wykorzystać to przy swoich zdjęciach, bo nie zawsze mniej światła znaczy no, trudniej, gorzej, bo możemy to też ładnie obrócić na swoją korzyść, tak jak mieliśmy pierwsze zdjęcie, gdzie pięknie było to zagrane konturem. No, czy też tutaj forma, która jest no, bardzo intrygująca, tak jak mówię, ja jestem ciekaw, jak to wyglądało na żywo, więc chociażby same te emocje, które są wzbudzone przy pomocy takiego zdjęcia, z mojej perspektywy no, robią robotę i powodują, że ja to zdjęcie na przykład na pewno przez jakiś czas będę pamiętał i będzie do mnie wracało, bo widziałem takie zdjęcie i nawet się zastanawiam cały czas, co to za instrument na tym zdjęciu mamy, czy to też jakieś konceptualne, czy coś, co faktycznie jest gdzieś normalnie w obiegu. Michał nie odpisał póki co, ale mam nadzieję, że dowiemy się najwyżej w wiadomości prywatnej. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować. Zamiast 60 minut wyszło 90, ale to się zdarza. Nie jest to chyba jakiś duży problem ani dla nas, ani mamy nadzieję dla Was. Za tydzień wracamy z powrotem do Warszawy i tam Jakub będzie rozmawiał z Maćkiem Jeziorkiem i Adamem Markowskim. A tematem będzie street, a w zasadzie konkurs Fujifilm Moment Street Photo Awards, międzynarodowy konkurs, którego jesteśmy partnerem, na który możecie przesłać swoje prace bodajże do 7 listopada, także warto być z nami za tydzień, dowiedzieć się co nieco o streetie i o tym, co na co dzień fotografuje Maciek Jeziorek, bo on nie będzie jednym z członków jury tego konkursu, więc tutaj też zawsze zachodzi jakaś analogia, że no można jakoś to zdjęcie odpowiednio dobrać. Tymczasem my Wam bardzo dziękujemy. Dziękuję Marku. Dziękuję Jarku. Dziękujemy naszym partnerom Cyfrowy Rent, Marce Glerwan, Nanlite, Synco oraz Newell. No i cóż, do zobaczenia za tydzień. Dzięki, cześć. Dzięki i do zobaczenia.